Hej, siemanko, witajcie w Cyfry 5. Boski poziom trudności oczywiście, gorące krzesło, no i wojna Chinami z Indianami. Chociaż tak naprawdę to wojna Chinami, Japończykami, Duńczykami z Indianami, bo tutaj w tym momencie mamy 3 na 1. Irokes kontra reszta świata. Dobrze, chłopaczyna na tym nie wyjdzie. Ale ja dobrze na tym wyjdę. Tak mi się wydaje, także jest ok. Tylko trzeba tutaj pokombinować, bo takim klinem mi wchodzi na Delhi. No to głupi plan, bo podzieli swoją armię, ale jak ja ten swój długi front obronię, no to zamknę w kotle tutaj tego Irokeza. Jakbym zdobył Busan i Florencję właśnie, no to kocioł tutaj robimy, ojejko, to będzie piękne, mam nadzieję. Harald też musi jakoś tutaj no coś sensownego zrobić, bo on tak na razie lata tymi jednostkami, nic sensownego nie robi. Tutaj możemy zdzielić, coś dzielimy. O tym właśnie niech zabije to. To by dobre było. Imhotep, ty mój panie. Ojejku. Ja cię chciałem tutaj chyba dać. No tak, ja nim coś zbuduję kiedyś. Wezmę tego, a już mi tutaj spalili, splądrowali. No dobra, to zróbmy coś takiego. Czemu to mi tutaj, kurde, skąd to pole takie splądrowane? Nie wiem, ale się dowiem. Tutaj trzeba w ogóle coś pokombinować, bo idzie trochę i o ile to się niegroźne wydaje, to może mi tutaj pól napalić, a potem będę musiał naprawiać, a wcale mi się nie chce tego robić. Także wiecie, gdzie ty masz zasięgi, kolego sympatyczny? Ło! Wszędzie. To tego damy tu. I go ufortyfikujemy. Tego może... A! Niech cię tutaj... Niech cię tutaj zaatakują nawet. Nie mam nic przeciwko. Oj, źle kliknąłem. I ty tutaj, o właśnie. Dobra. Tam się naprawi, tam się ogarnie, no to machaj te tory. Tu już usunąłem, to dobrze. To ja tutaj muszę zbudować. No tu bym najchętniej poszedł, ale to ten mi tutaj krzywdę zrobić może, to na razie tego robił nie będę. I weźmy jeszcze, strzelmy. A i tutaj mnie atakują, skurczybyki. Tutaj w tym momencie bym zaatakował za 33. Wejdziemy sobie tą jednostką do miasta i zdzielimy za 55. To lubię, tylko to czy to? Nie, konika, bo on tutaj zacznie plądrować za chwilę. Weź przyjdź pod te, kurcze, wiecie, pod te karabiny maszynowe, to piękne było, ale to się jednak nie stanie. Czy ty jesteś w zasięgu wielkiego? A nie jesteś, bo za daleko jesteś. To ciebie dajemy tu i teraz tobą walimy. Bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Tym nie walnę, bo to za daleko. Mógłbym tu podejść i bym wtedy walnął, ale to już nie w tej turze. Ale ja myślę, żeby tym się cofnąć troszeczkę i z tej Maryśki walić. O, na przykład to. O tak, to. To. A ten ma przecież podwójny atak. No, gdzie ja tutaj kombinuję? Co ja tutaj Ojejku, znowu przeżyło. Cholerstwo. A tym też sobie strzelę w to. Tak mi się wydaje. No, trzeba tutaj trochę postrzelać. A tego w takim wypadku... No tak, ustawimy tutaj. No chyba tutaj. Niech to czuwa, niech broni. Ty tu sobie, chopie, siedzisz. No tak, to tym tego dobiję i tym już będziemy w miasto walili. Bo i tak nie mam nic lepszego do roboty, a po to takie te artylerie tutaj ustawiłem, żeby je właśnie w miasto walić. Tak jak o teraz walę. I tym to sobie już... Tak? No tak, będę podchodził. A tym tędy może... Tym też mógłbym sobie podejść, tylko bez generała. Trochę się boję. Ciekawe jak to będzie biło, to jest dobre pytanie. Ale spróbujemy tak zrobić. Ty tu, Ono, gdzie mi tam biegasz? I tego damy w takim razie... No właśnie, za daleko. Tutaj to bym był jeszcze w zasięgu wszystkiego. To znaczy ten wielki generał by był w zasięgu wszystkich jednostek, które ma swoim bonusem obejmować. Czyli tu. Ale tak bez obstawy go puścić, to trochę się boję. Ale chyba na razie... Chociaż nie no. Ja to mogę przestawiać go w każdej turze. Tylko żebym o tym nie zapomniał. Bo to wiecie, różnie może być. Tutaj był ten ślad przeszłości. Chyba. Ale to nie... No dobra, nie szkodzi chyba. Ojejku, i tutaj ile rzeczy, ile zabawy. Tutaj mamy tylko takie zasięgi, więc tak balimy i nie kombinujemy. Pyki pyk. Po 34, ładnie. Ładnie. Tu mamy jeszcze bombowce oczywiście, tylko że to będzie mi strasznie życie uprzykrzać. Kurde, ja bym to chętnie ulepszył. 110. Obydwa bym mógł ulepszyć. No to by nie głupie było. No tak, trzeba to zrobić. Tu i tu trzeba to zrobić. Szkoda troszeczkę, bo w tej turze te jednostki nie będą broniły tych moich. Przed nalotami bomberów, a tutaj bomberów jak widać, ale mam jeszcze te pelotki tu. A i tu, i w mieście, także one będą sobie musiały dać radę. I dadzą, myślę. Tu żadnego zasięgu, to troszkę smutne. To trzeba by zabić, ale nie ma jak. O. No to też nie ma zasięgu. Ja bym to tu ustawił. A spróbuję tak. Spróbuję tak zrobić. I... w tym momencie to musimy zabić bankowo, chociaż to też trzeba dobić. A może tak bym zaatakował? Nie, to mi się trochę głupie wydaje. Nie będę tak robił. Dobra, czyli 21, bo tu mamy trudny teren, bo dżungle, dobra. A tu jeszcze jest kurcze pieczone, no dobra, ale to zabijamy to. To innych zasięgów nie ma, więc wali tylko w to. To wali. No też wali w to. Kurczę, to wytrzyma ten atak. Kolejny. A, i wytrzyma. Czyli ja to muszę jakoś zaatakować, ale tym to bym nie chciał. Tym to się boję, bo mnie zabiją potem. To bomberem będę to jakoś dobijał? Trochę to szalone. Chyba, żebym tak spróbował zrobić. To już takie mniej szalone, ale tu mnie mogą wtedy zabić. Te karabiny maszynowe. Ale zobaczymy, spróbujemy. Ale żebym to rozwalił. Rozpierniczył. I no roz. Się nie spodziewałem nawet. Ty w kolejnej turze się odezwij, kolego sympatyczny. Ty kopalnię tu zbudowałeś. No to... Mój panie, mocium panie. Z braku laku tutaj machniemy. Tory gotowe, Ojejko, wszystko tu gotowe. To i tu już tory zacznę robić. Stać mnie. No i bomberami walić możemy. Co? Ojejko, to bym zabił, ale to te mnie zaatakują. No to spróbujmy. Tu mamy trójpłaty jeszcze. No tu już tych... Jakoś dużo tego. A, bo tu się zbugowało coś. No tak, zbugowało się, bo już tak mi nie pasowało, skąd mi się te kolejne jednostki wzięły. Bo to by dobrze było zabić. I to by było dobrze zabić. I to bym takim jednym atakiem... Gdybym nie wyrwał od tych pelotek, a pewnie wyrwę. Wyrwę od tej i od tej. Ojejku, to nie zabije pewnie tego, no. Bankowa, ale tym dobije i zabije. Tym. No nie, udało się. Tyle, że dużo wyrwałem, ale to spoko. Zaatakujmy i tego ziomka, bo tu mamy jeszcze bombery przecież. I też ich użyjemy. Oja, tak mało brakło. Ale dobić trzeba oczywiście. I jak najbardziej. Ładnie to wygląda, podoba mi się. I tym. Tego. Ten jest groźny trochę, ale chyba nie będziemy tego atakowali. Ja to bym to zabił, ale to ucieknie potem. No ucieknie. Ojejku, ale to mnie może będzie... O kurde, to będzie mogło mnie strzelić w tego tutaj. O cholera, mogę stracić jednostkę, nie mogę jej stąd zabrać. Tak mi się wydaje, że nie mogę. No nie mogę raczej. Bo to ten będzie mógł zaatakować to. Wolałbym, żeby tego nie robił. Ale halo, bo tu jeszcze mam jednostkę. Mało. Ale tego jakbyśmy prygnęli, to się nie głupie wydaje. Jak zwykle ciężkie rozkminy. Ale trzeba to jakoś dobrze ogarnąć. Dobra, chyba w artylerię myślę. No bo nie, chociaż tak, ta jest... O, ta nie jest w żadnym zasięgu, żadnej pelotki, widzicie? I nie straciłem dużo zdrowia i to jest dobre oczywiście. I tu mamy jeszcze tak... A nie, ten już nie ma punktów ruchu. To czemu on mi się tu świeci? Czemu ty mi się świecisz? Nie, bo ja coś źle kliknąłem. Ej, no gra mi się boguje w mordę jeża nietoperza. Czemu ty się tak robisz, gro? Szalona. Podleczymy się. O, i tutaj robotnikiem będę naprawiał. To jest patent. Jak zawsze dobry. Dwie turki. Czuwasz. Jeszcze by się sobie postrzelał, ale nie ma... Nie ma w kogo walić. To trudno. No i dobra, czekamy teraz na odpowiedź Hiawaty. Hiawata. O, bije się i Duńczyk. Ale tutaj kawaleria była chyba, tak? No właśnie brakuje mi tego info w tym momencie. Ale tak mi się wydaje, że kawaleria była i się skończyła. Czyżby Duńczyk... Nie, on nie atakuje. Ale to mi krzywdy nie zrobi, tak podejrzewam. Aczkolwiek tu pelotki brakuje. Ewidentnie. 16. O, patrzcie, kurde. Każdym jednym tak będzie atakował tego konika mojego? No to wychodzi. To po koniku będzie. Chociaż nie no, po 16. Jak to będzie biło, to rady nie da. A niech mu będzie. Ale będę musiał nim... O no tak, do miasta wejdę, a tym tu przyjdę. I tak się będziemy bawić. No jakby tutaj ten myśliwiec był w takiej postaci, w jakiej był, to by jednego przechwycił. I pewnie by go zabił. Zestrzelił. No w kolejnej turze to zrobi. Nie ma co się... O kurde, 20? A, bo tu jest 5, bo tu mamy 4 sztuki, a tu jedną. No to będzie pierwsza ofiara tej wojny chyba. No, trzeba będzie konika odrobić, tak. No trudno. Tym też się cofniemy chyba. O, tam mnie ciekawiło. 21, ujdzie. Tym się wrócił. Flota wikingów wielka. Ale taka dość bezczynna. 13. No to też luzik. A jedna jednostka straty to niewiele tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że ja kilka jednostek już zabiłem. Hiawaty. Oj, będę kradł Duńczykiem w tym momencie technologię Chinom. Bo tak ustawiłem szpiega w Szanghaju. A drugiego jeszcze w poprzedniej turze przeniosłem do Pekinu. O, widzicie? Kurde, bo już to widziałem właśnie tutaj. I tego wysłałem do Pekinu jeszcze w poprzedniej turze. Także będę sam sobie kradł technologię. Genialne, no genialne. Samemu siebie będę okradał. Sam siebie będę okradał. Bardzo mi się to podoba. Cudowna idea. Chodź, no bo tutaj trzeba jakoś to tak fajnie zrobić. Tak fajnie, czyli tu nam się kończą ruchy, dobra, to przekazujemy. A tu nam się... O, tu nam się kończą. O. No i ten się będzie chyba chłopek nudził. Chłopek roztropek. Dobra, weźmy coś, ukradnijmy. Lot chyba będzie najdroższy. Podejrzyjmy sobie tak normalnie, tak jak lubię. Tutaj w drzewku. 8. A nie, lot to ma 3 już w tym momencie. No to to albo to. O, ta wieża. O, chociaż wieża Eiffla to już chyba ktoś zbudował. Czy nie? Nie jestem pewien. Tylko co mi będzie potrzebne? To, no tak, bo pójdziemy chyba tutaj. Tak, dobra, to radio bierzemy. Radio kradniemy. To ciekawe, Chiny okradzione. Czyż to nie piękne i to mnie cieszyło. Ja tutaj potrzebuję w tym momencie złota. Nie no, ja bym bardziej potrzebował tego. Chociaż zadowolenie też by się przydało. Też fajne rzeczy. Kurde, też fajne. No jejku, takie wszystko fajne. A tutaj co my tutaj mamy? O, za to będzie dużo zadowolenia. Boziu, wysłowić się nie mogę. Dużo zadowolenia. Bo ja tych zamków mam. Dobra, idźmy w to, żeby... O, nie tak dużo jak myślałem. Ale to będzie więcej tego. Już niedługo. Dobra, trochę za bardzo mi się chyba oddaliło. O. Jednak bezczynny on nie będzie, bo tutaj farmę możemy zrobić. Robi się kuter, który tę ropę tu ogarnie. Awansowany zostaje. To też świetnie. Zdaniem to się trzeba przyjaźnić. Dyskusja. O, godzi się. To czyżby naprawdę to była taka długa i trwała miłość? Nie chce mi się wierzyć, znając tego wariata, ale kto wie. O i teraz, o właśnie, ja o tym mówiłem. A i w to idźmy. Tutaj się robi. Na razie niczego nie przezbroję, nie ulepszę. Dobra, lecimy do tej tury właściwej. No jak zwykle się wszystko odświeżyć musi. To jest szalone. Ojejku, co on tutaj proponuje? Chopie. No to był dobry układ kiedyś. To i teraz będzie dobry. Już? To mnie, kurde, zaskoczył. Ile ta wojna trwała? 3 tury? Nawet nie. No, oczywiście to... Dla mnie to sensu nie ma żadnego, bo ja jestem w lepszej sytuacji o wiele niż Irokes, także ja to muszę wykorzystać. Pokój jak najbardziej podpisać mogę, żeby się przegrupować, ale Busan muszę zdobyć na pewno. No i albo to było Palo Cric, albo Montreal. Także to można zrobić oczywiście. To nawet myślę, że bez większego kłopotu. Jak mnie tutaj okrążają. Ojejku, jakie rozkminy tutaj ciężkie będę miał. Zabili mi tego, no niestety. Dobra, to tego dajemy z powrotem tutaj. Niech on tutaj sobie siedzi. O, i tu mamy już podwójny atak, ale nie ma w co walić. Stąd bym jak dał... Cholera, podwójny atak byłby fajny. Dobra, walimy w Busan najpierw. Pyk, bo tutaj... Chyba, żeby to zdzielić może. Nie, walimy w Busan. Tutaj też strzelamy, ale to będzie piękne, kurde. Rzeź. Ojejku. Uciekają, wycofują się. Dobra, to świetnie. Tym przechodzimy jakoś tak tędy bardziej. A gdzie ten drugi? No, ja go tu dałem. No dobra, to tak zrobimy. O kurde, strzelałem w końcu, widzicie. Strzelałem bez bonusu tego generała. O Boże, ja to jednak jestem jełopem. No, coś mi myszka szwankuje. Cholera, to bym zabił, a to ranne bym dobił bomberem. Takie to trochę głupie, ale to ledwo zdrowia co ma. No dobra, to tak robimy. Pyk i pyk i typiora zabijemy. To tutaj się już leczy, to ok. Chociaż możemy to też artylerią dobić. Bo i tak nie będę miał niczego innego w zasięgu. No pewnie, że tak. To tak robimy. Wybijamy jednostki najpierw. To jest, wiecie, priorytet. Jak wybiję wszystkie jednostki, to potem będę się ustawiał jak będę tylko chciał. I będę walił w miasta jak będę chciał. Także... tak bijemy. To bym też chętnie zabił. Bo to groźne. To by też było dobrze zabić. Albo może w to walić. Ale w to... Po 35. Te skurczybyki mogą mnie tutaj zabić. O! Mogę go podleczyć. Nie lubię tego awansu. Ale to się nie głupie wydaje. W tym momencie wyjątkowo, bo nie mam jak się zamienić. No dobra. Tak zróbmy i podleczmy. I to chyba bijemy. Ty jakbyś to... Uj, słabiutko. Dobra, to tak robimy. Bum. I bum, 70. Zostanie by jeszcze 30 potrzebujemy. No to tym byśmy dali radę. Nie. A tym też nie. Ale podwójnym takim atakiem zdzielę i chyba zabiję. To znaczy... na pewno zabiję. I to z głowy. Te dwie jednostki krzywdy mi nie zrobią. Nawet jak te obydwie zaatakują te karabiny maszynowe, no to nie zabiją tej jednostki. To bankowo. To czuwa, bo to musi te bombery zgasić. I zrobi to w przyszłej turze. 6 jednostek ma. Spoko. I teraz dajemy przejęcie. Czyli jak zaatakuje taki bomber jakieś jednostki tutaj w promieniu 2 pól od tego myśliwca, to on wyskoczy z tego miasta i przechwyci takiego bombera. I zabije, mam nadzieję. Bo jest generację wyżej. To samo zrobią te pelotki. Czyli 3 powinienem za chwilę, wiecie, zniszczyć. Strącić. I tymi. Cóż my tymi robić możemy? To trzeba... Ojejku. Tylko, że tutaj mamy pelotkę. I ona może mnie skrzywdzić. I zapewne tak się stanie. Czyli... tak, tym pełniejszym za. A może to? Dobra, spróbujemy, no. Wyrwałem porządnie i to przeżyje. O nie, padło. Dobrze. O, jak pięknie, o, jak pięknie. Czyli zobaczmy jeszcze, jakie zasięgi te jednostki będą miały. Bo to tutaj... Właśnie. Tę pelotkę mam tu. To nie ma znowu co walić. Tu jakbym ustawił to tutaj, to bym już mógł miasto i to podwójnie walić. To mi się kurde podoba. Dobra, to damy to na wzgórze. To w takim razie dajemy tu. I bierzemy logistykę oczywiście. Rozstawiamy. I będziemy napierniczać już niedługo. Proszę Państwa szanownego. To... to jest medyk. To jest medyk. Tymi 2 artyleriami pójdę na Florencję. A tą tutaj... jakbym ustawił tu, to też bym mógł ładnie walić. Ten Montreal, to też mi się kurczę podoba. Dobra, czyli to na razie dajemy tu. I czuwasz, kolego sympatyczny. No tak, to sobie ustawię. Tylko, że to teraz stąd nie będę miał... A nie, to będę mógł walić. Okej, to może tak być. O jak pięknie, o jak pięknie. To już mi się podoba. To dajemy tu. Ten wielki generał wtedy będzie miał wszystko ładnie w zasięgu. Ten tutaj niech sobie siedzi, niech czuwa. Faremkę zbudujemy, bo faremka to fajne ulepszenie. Żarcia daje, miasto się rozwija. No nie w tym momencie, jak zadowolenie mam na minusie, ale oczywiście tak mówię o sytuacji, w której uśmiechniętych mordeczek nie brakuje, a za chwilę nie powinno... O, nie powinno brakować. To musimy zabić. I to spróbujemy uczynić. Czyli tymi... Ale nie, też idziemy w podwójny atak, myślę. Unik jest fajny, biorąc pod uwagę, ile przeciwnik ma pelotek, ale idziemy w podwójny atak. Podwójny nalot. A tak, nalot, dobra, tam na jedno wychodzi. Pierwszy mój odcinek dzisiaj po dłuższej przerwie kilkudniowej, nie nagrywania, nie kontynuowania tej serii. O, to też bym chyba mógł zabić. I, no, chociaż nie wiem, czy ja to bym zabił. I muszę się czuć, rozkręcić. Bo bym chętnie przeniósł te samoloty tam do Manili. Zaatakujmy jednak. Tylko weźcie, zabijcie, chłopaki. Przeżyło? Kurde, przeżyło. Niedobrze. To nie mam czym dobić w tym momencie, bo wszystko zabrałem na front. Aj, te koniki mi tam zabili. Skurczybyki. Skurczybyki. Chyba żeby te tory... Czekajcie. A mnie wiele brakuje. Czołg by dotarł. Czołg by dotarł. Ojejku, jakie awanse mają te karabiny. Kurde. Masakra. Galanty takie. A to... W tym momencie nie ma w co to walnąć. Jakbym tu ustawił, to bym już w tego postrzelał. No to nie głupie nawet. Tak zrobimy. I bum. Co ja mam z tym i bum? Jeszcze bomberami walić możemy. To w artylerię kolejną chyba. A jakże? Gdzie tu pelotki? Ta już chyba strzelała, ale to w tą możemy. O tak, zróbmy, bo ta już nie ma zasięgu. A nie, też miała zasięg, ale już strzelała. Dobra, ten tu, ten strzelał, no i ten będzie bronił. Dobra, zobaczmy, gdzie jeszcze jakieś. Te jednostki tutaj takie, dobra. Zbudujmy te tory. O, wycofali się. No, cholera. Splądrowali i się wycofali. Dobra, na razie tutaj zostaniemy. Ustawimy się tak ładnie i będziemy czekali. O, tak się ustawimy. I czekamy na wrogów naszych. I potrzebujemy, no właśnie, 390 złota. No to nie mało. Nie, ojejku. Daleko to ja tym nie popływałem, ale coś tam się ruszyłem. Ojejku. Jedna tura, cholera jasna. Na cały odcinek. Ale tyle jednostek mają wrogowie i tyle mam ja, że to zawsze trwa. Znowu pięknie rymuje. Ach, jak ja to lubię. Lubię. No. Ciekawe. Przeżyję czy nie? 10. O, patrzcie na to. Jak pięknie płonie i spada. -1 tylko. I teraz pelotka. Bum, z miasta waliła i zabiła. I teraz ta. I kolejny. I o to chodzi. I po jeden tylko wyrwałem, bo przechwycone zostały te latadła, ale przeciwnik ma jeszcze 3. O cholera, więcej ma nawet. No to może zabić mi tę jednostkę, bo teraz już żadna moja jednostka no nie broni tego tutaj. No i 12. Oj, będą straty chyba. 4. Ojejku, jak on pięknie strzela. 13, 62 tam zadał. Ale to Cytadela, no to chyba nie dobije mnie. Taki głupi lancier. No nie. Ojejku, to przeżył, to trzeba się nim będzie wycofać oczywiście. No, dobre ustawienie to podstawa. No i dobrze, że tego podleczyłem, bo by nie przeżył. No i tutaj... Też bez krzywdy żadnej. Ojejku, ale was zniszczę. Ojejku, co tu się będzie działo? Będzie błagał mnie pewnie w każdej turze. Dobra, chodź. No i tak, ale to teraz on Japonii proponuje, tak? No kakao to ma Japonia. Nie no, wyczekamy i złota wyciągniemy od niego. Dawaj 50 natury i może być. Nie, to nie, to jeszcze nie. Cierpliwym trzeba być. Za chwilę pagodę będę mógł kupić. W kolejnej turze znaczy się. Ojejku, tutaj to dobrze by było jakieś jednostki też tutaj robić. O, ta kampania by się też przydała. Kampania 4 złota. A weźmy, zróbmy takie. Kurde, i musimy kończyć ten odcinek, tak mi się wydaje. To też chciałem do Chin przerzucić, żeby ulepszyć, ale i tak mam tamte fregaty i muszę oszczędzać złoto na ulepszenie ich do pancerników. Czyli to i tak mnie bardzo dużo kosztuje. No tak, tutaj jest ten ślad przeszłości, tutaj mamy ropę. No dobra, tak to w tym momencie wyglądać musi. Na razie tutaj niczego nie ulepszę. Umowy naukowej nie podpiszę, bo nie mam odpowiedniej ilości złota. O, tu już ludek, zobaczcie. Na takim badziewnym polu. Na tym polu będzie pracował. A mogę chyba kupić, chociaż nie, 105 złota. Za ile ty to... Ojejku, na to pole idzie 4 tury. Dopiero potem pójdzie chyba tutaj. Jakbym kupił to pole, to miałbym trochę szybciej... Kolejną politykę społeczną oczywiście. No to 3 tury niecałe mojego urobku złota. Ile to pole daje? 9. A ja mam 5... Ojejku, to dużo. No dobra, to kupuję jednak. O. Dobra. I tak niech to będzie. I tak niech to będzie. Jak widać mam pełno już specjalistów nawet w Japonii. Która naukowo jakaś taka szczególnie skuteczna nie jest. Ale to samo robię w Chinach i tam już pod tym względem jest o wiele, wiele lepiej. Tego trzeba pilnować. A tutaj no damy sobie złoto, bo... Dużego wyboru to nie mamy, ale to zarządzanie ludnością, specjalistami przede wszystkim jest cholernie ważne i tego przez całą grę trzeba pilnować. Ja się zwykle w przerwach tym zajmuję, aczkolwiek teraz po prostu chciałem pokazać jak to wygląda. Ja generalnie też to Chinami. Jestem na drugim miejscu jeśli chodzi o naukę, także prześcignąłem Duńczyka. A to bardzo dobrze wróży. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie. O pierdykane mędy.